Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Waku Basiewicz. Moim gościem jest pan Grzegorz Domczyszak z firmy Rankomat.pl. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, porozmawiamy o takiej nowej sytuacji, która istnieje właściwie od paru miesięcy. Okazuje się, że mamy prawo, które zabrania wsiadania kierowcom po alkoholu do samochodu i prowadzenia pojazdu, ale niestety okazuje się, że kierowcy, pomimo tego, że grozi to konfiskatą samochodu, nie stosują się do tego zakazu. Polacy mają skłonność do prowadzenia pojazdów na podwójnym gazie. Co można pomyśleć o tym? Czy te przepisy trochę wystraszyły kierowców, czy nie? Tak jak pani wspomniała, od połowy marca obowiązuje przepis, który pozwala policji skonfiskować samochód kierowcy, który nie jedzie pod wpływem alkoholu. Oczywiście w określonych przypadkach to nie jest tak, że każdy z miejsca straci taki samochód, u którego wykryje się alkohol. Natomiast większość ekspertów spodziewało się, że te przepisy bardziej wpłyną na świadomość, na decyzję kierowców, aby nie wsiadać za kółko po spożyciu alkoholu. Jednak okazuje się, że biorąc pod uwagę dane za cały rok, to znaczy od początku tego roku do końca czerwca, to mamy spadek raptem o 9%. W zeszłym roku, w tym przedziale czasu, w ciągu pierwszego półrocza, zatrzymano 40, prawie 8 tysięcy takich kierowców. W tym roku jest to prawie 44, więc jest spadek, jednak nie jest on znaczny. A czy z tych badań wynika, dlaczego ten spadek jest taki mały, niski? Myślę, że to są kwestie, które powinna analizować policja. Widzą to też na pewno rządzący i planują zmiany w tych przepisach. Tutaj też można zwrócić uwagę na to, że odkąd obowiązuje ten przepis, od połowy marca, to analizując dane od początku marca, to od początku 4 miesiącach, skonfiskowano prawie 3000 aut. Okazuje się, że tak naprawdę od początku marca do końca czerwca niemal co 13 kierowca zatrzymany podczas jazdy pod wpływem alkoholu stracił swój pojazd. I jednocześnie od marca do czerwca zatrzymano tylko 3251 mniej kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu niż rok wcześniej, a biorąc pod uwagę te ogólne liczby, no to jest to naprawdę niewielki spadek, więc naprawdę trzeba to przeanalizować i zastanowić się, co zrobić, aby skuteczniej zniechęcić tych kierowców do jazdy pod wpływem. Czyli skuteczność nowego prawa drogowego nie jest dobra, nie ma tej skuteczności, nie to chciano tym osiągnąć, no i to jest zastanawiające. Być może trzeba na to spojrzeć z szerszej perspektywy eksperta do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Być może potrzebny jest do tego dłuższy czas, aby ocenić to. My możemy operować tylko tymi danymi, które otrzymaliśmy od policji. Powiedział pan, że od marca zatrzymano prawie 3000 samochodów. Z tego wynika, że 20 samochodów dziennie policja konfiskuje. Co się dzieje z takimi samochodami? Gdzie one trafiają? Policja zajmuje tymczasowo pojazd na 7 dni. Taki samochód trafia na parking depozytowy. Następnie prokurator podejmuje decyzję o tym, czy taki samochód zabezpieczyć. A następnie sąd orzeka lub też nie przepadek pojazdu na rzecz Skarbu Państwa. Tak aktualnie wygląda ta procedura. No i o tym następnie, jeżeli taki przepadek zostanie zasądzony, komornik licytuje taki pojazd. A ma pan wiedzę, czy takie licytacje są skuteczne, czy ludzie kupują samochody? To jest temat, którego nie weryfikowaliśmy. Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było się zgłosić do sądu, do komorników po takie dane. A proszę powiedzieć, bo jak samochód trafia na ten parking, jak to w ogóle wygląda? Bo tak, kto płaci OC, bo jest ubezpieczenie samochodu? W kontekście OC, dopóki taki samochód jest własnością kierowcy, no to on musi pokrywać koszty OC. To, że policja tymczasowo zajmuje pojazd, nie ściąga obowiązku z kierowcy na zaprzestanie płacenia tego OC.
Tak więc dopóki jest to własność kierowcy, dopóty to na nim leży odpowiedzialność za to, żeby taki samochód ubezpieczyć. Czyli OC płaci kierowca pomimo tego, że nie używa samochodu. No później jak już to, ten samochód jest sprzedany, to rozumiem, że płaci nowy właściciel. No tak, no dopóki, tak jak powiedziałem, dopóki kierowca jest właścicielem, dopóty to na nim leży obowiązek opłacenia takiej składki. Dobrze, wydaje się, że ta kara, że jest przepadek samochodu, to jest chyba niewystarczająca, no bo jeżeli, chyba że nie ma taki kierowca świadomości, że na przykład OC musi pokryć. No a co, bo są też konsekwencje finansowe innego rodzaju. No na przykład składka AC, jak taka osoba pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek, to jak to właśnie wygląda z tym ubezpieczeniem autokasko? Trzeba mieć świadomość, że kierowca, który wsiada za kółko pod wpływem alkoholu, jest zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale także dla wielu innych uczestników ruchu drogowego. Na takie sytuacje w ogóle nie ma usprawiedliwienia i tak też podchodzą do tego ubezpieczyciele, bo o ile taki kierowca spowoduje wypadek i spowoduje szkody osobom trzecim, ubezpieczyciel usunie takie szkody, ponieważ gwarantuje to polisa OC. Jednak taki kierowca może mieć pewność, że następnie ten ubezpieczyciel będzie się domagać zwrotu poniesionych kosztów właśnie od pijanego kierowcy, który spowodował ten wypadek. Podobnie rzecz ma się w przypadku ubezpieczenia AC. Pomimo tego, że ono najczęściej jest drogie i chroni nas w przypadku, kiedy to spowodujemy jakieś uszkodzenia własnego samochodu, to taki kierowca, który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, może mieć pewność, że ubezpieczyciel nie zwróci mu ani złotówki, nie naprawi mu tego samochodu, jeśli był pod wpływem alkoholu. Państwo przeprowadziliście te badania, bo to badania są, tak? Nie nazwałbym tego badaniami. Po prostu zwróciliśmy się do policji o dane, takie, które po prostu generuje policja. Bardziej to jest kwestia statystyki. Badania przeprowadziliśmy na temat temu, jak Polacy oceniają nowe przepisy o konfiskacie samochodu za jazdę po alkoholu. I to są jeszcze badania sprzed wprowadzenia tego przepisu w życie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, jaka jest konkluzja z tej statystyki? Konkluzja jest taka, że no jest spadek, ale jest to spadek niewielki, o około 10%. Tak więc tutaj na pewno spodziewano się, że to prawo będzie jeszcze większym straszakiem dla kierowców, którzy decydują się na tak nieodpowiedzialny ruch jak prowadzenie pod wpływem alkoholu. Można było się spodziewać, że to będzie szok dla kierowców i że rzeczywiście nie wsiądą do samochodu po alkoholu. Natomiast widać, że ci, którzy piją, to po prostu nic sobie z tego nie robią. To jest problem od wielu lat na polskich drogach. Te statystyki, to bezpieczeństwo się poprawia zdecydowanie, natomiast w kontekście kierowców, którzy decydują się wsiadać za kierownicę, będąc nietrzeźwym, te statystyki nie spadają tak, jakby sobie społeczeństwo tego życzyło i faktycznie nietrzeźwi kierowcy są wciąż sporym zagrożeniem na polskich drogach. Na pewno będziemy sprawdzać, czy te statystyki się polepszają, czy też nie. Będziemy porównywać, w końcu jesteśmy porównywarką, a kwestie bezpieczeństwa kierowców są dla nas ważne, bo na co dzień zajmujemy się między innymi ubezpieczeniem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był Grzegorz Demczyszak z firmy Rankomat.pl. Dziękuję, bezpiecznej drogi. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.